Dzień dobry, witam was, czas na drugą część polskich upadłych klubów. Mam nadzieję, że pierwsza przypadła wam do gustu, a jeśli jeszcze nie widzieliście, to zanim włączycie ten materiał, tyczy się to osób, które po prostu nie widziały pierwszej części, odsyłam do linku, który znajduje się w opisie, zapoznajcie się z tematem i wtedy powróćcie i myślę, że będziecie na bieżąco ze wszystkim, co prezentuję właśnie w tej serii. A teraz czas na drugą odsłonę polskich upadłych piłkarzy. Kiedy w 2006 roku strzelał 2 gole Portugalii na stadionie śląskim, mówiono o nim jako o bohaterze. Rok później, grając w barwach Racingu Santander, który zapłacił za niego 5 milionów euro, zostaje pierwszym Polakiem od czasów Wojtka Kowalczyka, zdobywającym bramkę w La Liga. Głośno jest też o jego hat-triku zdobytym w przeciągu 9 minut w meczu z Kazachstanem. Zostaje też gwiazdą eliminacji na Euro 2008. Po zawalonym przez reprezentację turnieju, nikt nie mówi o jego słabszej formie. Nie podołał w końcu cała drużyna. A te bramki zdobyte w eliminacjach stają się jego kartą przetargową w czasie sezonów, kiedy jego forma spada. Wciąż otrzymuje powołania do reprezentacji. Kibice nie patrzą na to, że nie odnosi sukcesu w klubie. Istotne jest to, że gra w drużynie, która radzi sobie całkiem nieźle. Wszyscy wierzą i czekają, aż ponownie odpali. W ciągu 47 spotkań dla kadry narodowej strzelił 19 bramek. Wraz z końcem ery Benhakera kończy się też era Smolarka. Z najjaśniej świecącej gwiazdy z plakatu staje się jeden z wielu. Grywał w Borussii Dortmund czy Feyenoordzie Rotterdam i spodziewano się, że stanie się legendą futbolu. Jednak ostatnie lata jego kariery można określić mianem równie pochyłej. Media spekulują, że ogromną rolę odegrało tu ego, które było większe niż jego naprawdę spore umiejętności. Rozegrał 225 spotkań w Ekstraklasie. Był gwiazdą formacji młodzieżowych. W każdej grupie wiekowej był filarem zespołu i kapitanem. Z młodzieżówką walczył w Mistrzostwach Świata i Europy. Miał zaledwie 15 lat i 9 miesięcy, kiedy debiutował w pierwszej lidze. Uważano go za największy talent przełomu lat 70. i 80. Robił wrażenie na każdym, kto widział, jak gra. Wróżono mu wielką karierę. Obliczano, że w kategorii juniora zaliczył najwięcej występów w drużynie narodowej spośród europejskich reprezentacji. Kiedy zadebiutował w dorosłej reprezentacji, ciągle jeszcze błyszczał. Widać było jednak, że zbyt mocno forsowano jego organizm w początkowej fazie kariery, co sprawiło, że piłkarsko nie rozwinął się tak, jak zapowiadano. Przeszkodą do wielkiej kariery stały się jednak problemy pozaboiskowe. Był spokojny i poukładany. Miał papiery na świetnego zawodnika. Sięgnął jednak po alkohol. Śląsk podziękował mu za usługi, bo mieli dość jego zachowań, które wpływały na opinię klubu. Pod wpływem alkoholu spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Co prawda później poinformował milicję o zdarzeniu, ale to wystarczyło, żeby przelać czarę goryczy. Odszedł do Lechii Gdańsk, żeby po pewnym czasie znowu zameldować się we wrocławskim klubie. Zniszczony i zaniedbany poprosił ówczesnego trenera o możliwość gry z zespołem i ponownie udowodnił, że może być najlepszy. Dawne demony jednak wróciły. Na dzień przed zgrupowaniem zespołu wybrał się na piwo z jednym z napastników. Impreza przedłużyła się o tydzień, po którym do zawodowej piłki już nie wrócił. Swoją historię zaprzepaszczonej kariery i walki z nałogiem w książce Zasypany życie na zakręcie opowiedział również Igor Sypniewski, legenda ŁKS-u. Na Old Trafford zastopował legendę angielskiego futbolu Davida Beckhama. W Malmę miał zastąpić samego Zlatana Ibrahimowicza. W Panathinaikosie był gwiazdą. Po występach w Lidze Mistrzów wzbudził zainteresowanie wielu klubów. Krążyły plotki, że chce go kupić wielki Milan. Po przejściu do Wisły Kraków, choć zapowiadało się, że będzie filarem drużyny, nie grał zbyt często, miał problemy ze zgraniem się z zespołem. W dodatku załamał się psychicznie. Ból wewnętrzny próbował uciszać alkoholem. Odwiedzał kasyno. Po odejściu i wyjeździe z kraju tak bardzo nie chciał wracać do Polski, że wydał specjalne oświadczenie, w którym prosił o to, by nie powoływano go do kadry narodowej. Kiedy przenosił się do Szwecji, chorował już na depresję. Tam jednak znów mógł przez chwilę poczuć się jak gwiazda. Jednak niestety również w Szwecji było o krok od tragedii. Sypniewski podjął próbę samobójczą, połykając garść tabletek psychotropowych. Dosłownie w ostatniej chwili został odnaleziony przez żonę. Przyjmował leki działające jak Esperal, które mają być przestrogą dla osób walczących z alkoholizmem, czymś w rodzaju komunikatu wypijesz równa się umrzesz. On popijał je piwem, nie odczuwając niczego więcej niż lekki ból. Skutki takiego trybu życia miały odezwać się w przyszłości. Zaczęły się problemy zdrowotne.
Igor doznał lekkiego udaru. Skutek? Nieodwracalne, lewostronne zmiany w mózgowiu. Twierdzi, że bardziej niż alkoholu boi się nawrotu depresji. Był w Atenach i przed kamerami przeprosił kibiców Panathinaikosu, że nie przyznał im się do alkoholizmu. Na chwilę wrócił do Szwecji, gdzie stał się gwiazdą trzecioligowca. Później był plan powrotu do ŁKS-u. Próba gry w Sokole Aleksandrów Łódzki. W obu przypadkach nie wyszło z powodu alkoholu. Symbolicznym końcem jego piłkarskiej kariery był moment, w którym na zgrupowaniu w Hiszpanii zrobiono mu zdjęcie z piwem. Zaczęły się konflikty z prawem. Brał udział w ataku na kibiców Lecha Poznań, rzucał butelkami w przypadkową kobietę. Był pod wpływem alkoholu. W maju 2008 po nieudanych próbach powrotu do piłki został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Jako powód podano znęcanie się nad matką, awantury urządzane partnerce, groźby pod adresem policji. W zakładzie karnym miał też przejść odwyk. Po opuszczeniu aresztu dał sobie kolejną szansę na powrót do futbolu. Z pomocą miał przyjść ŁKS. Uczestniczył w treningach młodych piłkarzy, jednak po kilku dniach zrezygnował, wysyłając do trenera wiadomość, w której poinformował, że nie dał rady. Dla kibiców GKS-u Katowice jest legendą. W barwach klubu grał w latach 1991-1998. Później występował w Niemczech i w Austrii, m.in. w Bayerze Leverkusen czy Austrii Wiedeń. 18 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Określano go mianem zawodnika od zadań specjalnych. Lubił ostrą grę, na boisku działał impulsywnie, nie zastanawiał się nad konsekwencjami. Bywał niezdyscyplinowany, bezkompromisowy, szybko działał, nie myśląc, czy później będzie żałował, ale miał talent. W Austrii był gwiazdą, to właśnie ten jego charakter najbardziej ceniono. Przed meczem Polaków z Austriakami na Euro 2008 udzielił wywiadu Weszło.com. Padło w nim zdanie: jak z nimi nie wygramy, to się normalnie powieszę. Napiszcie, że będę dyndał na jakiejś latarni w Klagenfurcie. Niby zwykły żart, gdyby nie okoliczności. Powiesił się jeszcze przed tym spotkaniem. Miewał stany depresyjne, ale ze względu na jego temperament nie traktowano ich poważnie. Podobnie było, kiedy chwilę przed podjęciem decyzji o odebraniu sobie życia powtarzał: Mariola odeszła, idę się wieszać. Miał problemy rodzinne. Żona odchodziła raz na jakiś czas, później wracała. Nie stronił od imprez. Jedna z nich trwała przez kilka dni poprzedzających jego samobójstwo. U Adama mieszkało 15 osób. Pił, bawił się, opuszczał treningi. Kiedy wszyscy wyjechali i w Klagenfurcie został sam, przestał sobie radzić z własnymi problemami. Reprezentant Polski w latach 1976-1980, absolwent studiów historycznych. Grał m.in. dla ŁKS-u, a także warszawskich Legii, Polonii i Gwardii, czy amerykańskiego New York Cosmos. Uznawany za jednego z najbardziej inteligentnych graczy w historii polskiego futbolu. W czasach, kiedy jego kariera była w rozkwicie, a on rozkochiwał w sobie amerykańskich kibiców, zarabiał 25 tysięcy dolarów miesięcznie. Jak na tamte czasy była to zawrotna suma. Po powrocie do kraju kupił luksusową, kilkusetmetrową willę z kortem tenisowym. Komu mógł, pomagał finansowo. Przy tym żył jak król, sprawiając wrażenie osoby, która ma wszystko. Marzył, żeby zagrać na mundialu. Z tego w 1978 wyeliminowała go kontuzja. W 1982 natomiast afera na Okęciu, gdzie broniąc pijanego Józefa Młynarczyka, uniemożliwił sfilmowanie go w takim stanie przez TVP, odłączając kabel zasilający lampy, co spowodowało brak niezbędnego oświetlenia w hali lotniska. Tak jak na boisku, jak i w życiu, nie szedł na kompromisy. Jak sam przyznawał, nie potrafił szanować pieniędzy. Nie zawsze było to jednak ich bezsensowne wydawanie. Sfinansował warty kilkadziesiąt tysięcy dolarów sprzęt dla szpitala, pomógł siostrze kupić dom w Australii, czy zapłacił za kilkanaście bel sztucznej murawy dla ŁKS-u. Po skończeniu kariery piłkarskiej próbował swoich sił w biznesie. Zwykle jednak jego działania nie przynosiły oczekiwanych efektów finansowych. W 2015 roku mieszkał w niewielkim mieszkaniu, w którym nie było stołu ani krzeseł, a kiedy jego jedyny przyjaciel, który opiekował się nim do końca życia, zastał go ze sznurem w rękach przed próbą samobójczą, okazało się, że od kilku dni nie jadł,
pił tylko wodę z kranu. Był skłócony z rodziną, z jednym z synów zerwał kontakt w 1997 roku. Wszystko zaczęło się od tego, że tamten przeszedł z ŁKS-u do lokalnego rywala Widzewa. Jakie były prawdziwe powody pogorszenia rodzinnych relacji, w zasadzie trudno teraz dociekać. Chorował na depresję, sporo czasu spędzał w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Oskarżał rodzinę o to, że oddawali go na leczenie, żeby wydawać jego pieniądze. Mieszał psychotropy z piwem. Choć osoby z jego otoczenia twierdzą, że problemy z alkoholem zaczęły się po skończeniu kariery. Dostawał 700 zł renty. Pod koniec życia miał być związany z pielęgniarką, którą spotkał podczas odwyku, choć poznali się wiele lat wcześniej. To ona znalazła go martwego 28 grudnia 2017 roku. Oficjalną przyczyną śmierci było długotrwałe wyniszczenie organizmu. Wiele czynników wskazuje, że mogło to być samobójstwo. Nazwisk zawodników, którzy w którymś momencie kariery, czy nawet po jej zakończeniu zabłądzili, a mogli zrobić w piłce nożnej dużo więcej, jest mnóstwo. Podobnie jak tych, którzy choć byli bardzo blisko upadku, koniec końców stanęli na nogi. Oprócz opisanych historii to choćby Radosław Kałużny, który odszedł od sportu na rzecz pracy fizycznej, po tym jak znalazł się na skraju bankructwa przez kosztowne rozwody. Łukasz Burliga, który pierwsze kroki w kasynie stawiał jako 18-latek. Podobnie jak on, nowe lepsze życie po latach balansowania na krawędzi dostał choćby Kamil Grosicki. Dariusz Dziekanowski, którego poważne problemy z alkoholem spowodowały, że pijany groził swojej byłej partnerce i jej nowemu wybrankowi. Jeszcze więcej, gdyby nie pił, mógłby zrobić pewnie Józef Młynarczyk. I wreszcie Kazimierz Dejna, którego słabość do alkoholu prawdopodobnie skróciła przez wcześnie życie największej gwiazdy w historii polskiego futbolu. Ja wam z tego miejsca dziękuję bardzo za obejrzenie drugiej części Upadłych Polskich Piłkarzy. Jeśli nie widzieliście, jeszcze raz powtarzam, pierwsza część znajduje się oczywiście w opisie materiału, a także prawdopodobnie teraz wyskakuje wam na karcie, która znajduje się po mojej prawej stronie, czy tam po lewej stronie, nieważne. Słuchajcie, ja wam naprawdę dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście nie zamierzam kończyć serii Upadłych Piłkarzy, do upadłych klubów będziemy za chwileczkę wracać, być może pojawiły się wcześniej jakieś materiały, naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo nie ma co ukrywać, że pierwszą i drugą część nagrywam jedną po drugiej, a dopiero później jest etap montażu i dalszej publikacji. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, który kraj chcielibyście jako następny. Oczywiście, jeśli chodzi o upadłych piłkarzy, mam w głowie oczywiście Anglię, Hiszpanię, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam oczywiście do komentowania. Jeśli materiał przypadł wam do gustu, zostawcie pozytywną ocenę, subskrybujcie kanał, a teraz już więcej czasu wam nie zabieram. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.